Siemanko beczki, z tej strony Lisandro Grealish i na samym początku robimy umowę. Jeśli trafię w tym odcinku Totsa, Kyliana Mbappé, to zostawiasz łapeczkę do góry i daj znać w komentarzu, kogo byś chciał trafić z pika za Foot Champions z Totsów Ligę. I dodatkowo dzisiaj otwieramy 5 paczek z Ikonami Moment u Krasnala. No i bawimy się, po prostu dzisiaj się bawimy. I pamiętajcie widzowie standardowo, że partnerem odcinka i kanału jest Superbet, czyli legalny w Polsce bookmaker. I w związku z tym, podając przy rejestracji kod LISEKHD, zyskujecie fajne bonusy i dodatkowo, moi drodzy, kuponik na dzisiaj. Dzisiaj finał Ligi Mistrzów, ja jestem kibicem Realu Madryt, jestem zdania, że Real spokojnie wygra. No dobra, może nie spokojnie, ale bo postawiłem, że wygra po prostu Ligę Mistrzów, nie wygra w 90 minutach. No bo wiecie, 90 minut w sumie wszystko może się wydarzyć. Ale jestem zdania, że odda, po prostu odda i że Real sięgnie dzisiaj po kolejne trofeum. A teraz lecimy do tego szalonego odcinka. Przepotężne paczki u Krasnala na jednym koncie, spójrzcie na to. I to wszystko właśnie teraz zostaje odpalone. Zaczynamy od Totsa z Premier League. Let's go. Ach, to z Ronaldo, ale Diogo Jota jest okej. Okay. Diogo Jota jest naprawdę w porządku. Ale Diogo Jota jest duplikatem. Lecimy teraz do kolejnego Totsa, tym razem Bundesliga. Tutaj chyba jest mniej troszkę kart, ale też może być bardzo ciekawie. Esio. Ajajajajaj. Schlottenberg. No to jest słaby traf. To jest fatalny traf. Jeśli chodzi o tą paczkę, ale też fakty są takie, że w tej paczce ciężko, zejść ciężko, rzadko raczej oddaję. I teraz to co dla Liga, no tutaj, no niech się FIFA popisze, po prostu, Brazylia. Alaba. O, 94 Alaba, Dawidek, jest w porządku. Za tego Ederka Militao ewentualnie by szło. No i teraz zaczynamy tak naprawdę zabawę. 4 ikony. 2 ikony odpalamy normalnie, 2 po narodowościach. No niech tu odda, po prostu za taki content, za taki potężny content, ja wierzę, że tu odda, nie? Let's go, pierwsza ikona. Maldini, Maldini, daj! No dobra. Nie narzekamy, Baresi, Moments. No nie oddało. Teraz sobie po narodowościach zrobimy. Portugalia. O matko. No coś na ten moment nam nie idzie, ale teraz widzowie zmieniamy. Zmieniamy podejście. Jedziemy z kolejną ikoną Moments. Van der Sar Optimus. Dobra, to jest karta, która wlatuje do składu. Spoko. Spoko, jak mamy coś trafić słabego, coś takiego przeciętnego, niewystrzelonego w kosmos, to tutaj wlatuje za... No, zdecydowanie, to będzie upgrade potężny. Bardzo uczciwa wymiana, moim zdaniem. Zdecydowanie, uczciwa bardzo wymiana. No i ostatnia paczka z ikoną, ale za chwilę... No i będzie się działo tutaj jeszcze więcej. Po narodowościach, 92+, let's go. Włochy. O matko jedyna. Przepraszam, Krasnal. Krasnalku. Przepraszam. 4 ikony Moment otworzone back to back. No i takie karty. No jest fatalnie. Tu musi oddać, tyle wam powiem. Pierwsza paczka normalnie, bez odsłaniania, bo te 82+, to takie wiecie. 25x82+. Jazda. Okej, okay. dawaj, nie bój się, kurde! I się pobał się. Trzeci raz dla Fon. A, jeszcze jest Ricardo Horta, dobra. Okej. Kolejna paczka, 84+, teraz, jazda. Będziemy to sobie standardowo odsłaniać. Bo uważam, że to oddaje. Dobra, albo nie będziemy, bo już widziałem to.
Na tym PC-cie będzie ciężko to odsłaniać. O kurde. No to słaba paczka. To słaba paczka. Kurde, niech tutaj odda. Kolejna. Jakby to zrobić? Dobra, jazda. Spróbujemy. Kolejna paczka. Z odsłanianiem spróbujemy. Teraz tak, duplications. Okej, okay, tutaj. Ale same niskie overale, więc w miarę spoko. I tutaj mamy 8.5. Okej. Okay. Dobra, tutaj mamy taką sytuację. Ale nie wiem, co to oznacza, szczerze. Dobra, to jest tutaj, chyba z lewej, tak? O kurwa, jest, let's go, aleluja, ula la 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 la. Ho ho ho, malina, o, dobra, essa. Mamy to. Fuck meme, guys. Let's go. Let's go. O! Dobra, dobra. Widzowie, serducha dla Krastalka. Za to poświęcenie potężne i mówię, że odda. Mówiłem, że odda i oddało potężnie. Patrzcie to, jeszcze pajet, jeszcze close. Kurde, beautiful pack. Beautiful pack, naprawdę. Świetnie, świetnie, jeszcze tutaj tak potężne karty. Och, pięknie, pięknie. Naprawdę, doskonale. No i widzowie, paczka 20x85+, u Krastalka i jeszcze, żeby kontencik podkręcić na maksa, będzie odpalana paczka z ikoną Moment 93+. Let's go! Znowu będziemy to sobie odsłaniać, bo jak... Dobra, ja nie widzę. Nie widzę. Dobra, nie widziałem. Elegancko. Tu są problemy takie, że żeby to wszystko miało ręce i nogi, to trzeba naprawdę się postarać, bo to jest na PC-cie i ja muszę na jednym monitorze mieć FIFA odpaloną i to nie jest tak łatwo jak na konsoli. Ale dobra, się udało. 6 duplikatów, więc jest spoko. Dobra. Okej. Okay. Dobra, nie mam mapy, widzowie, w duplikacie, więc jest spoko. Ale już mamy 4 walkouty w duplikacie, więc spoko. Tutaj okej. Okay. Czyli zostanie jeszcze 12 kart, ale mamy 4 walkouty już. Dobra. Chyba widzę toc. Widziałem tocy. Dobra, czyli 11 walkoutów plus 4, tak? Tam były 4, nie? 4 plus 11 to jest 15 walkoutów. Więc jest beautiful. Jedziemy. Czwarta karta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta. Dobre overale. Jedenasta, no i jest totsik. I zaraz się przekonamy, jaki to będzie. Nie chcę sobie zabawy psuć. Fizyczne 8-5, obrona 4-5, dribbling 9-1, podania. Tempo 9-8, ten Tielemans. Ta, terrier. Już pamiętamy. No ale 15 walkoutów w jednej paczce. Nawet jako, że to jest paczka 85+, to chyba i tak jest, widzowie, potężna paczka. Tak mi się wydaje. Ikona 93+, u Krastalka. Let's go. Niech się tutaj wydarzy coś fajnego, bo moim zdaniem zasłużone. W pełni zasłużone. W pełni zasłużone, żeby coś jeszcze fajnego do tego Mbappe, do Van der Sara, do tych potężnych kart, które upgrade'owały ten skład, bo skład Krastale wygląda aktualnie w ten sposób. Zupgrade'owany został Klaus, wleciał Van der Sar, Optimus, jeszcze no tutaj nie ma go, Mbappe. Jest dobrze, po prostu jest tak syto. I teraz widzowie, let's go. Szukamy po prostu po narodowościach, bo jak już dobrze widzicie. Szukanie oddaje. Nie ma Portugalii, bardzo dobrze. Hiszpania. O matko. Dobra, ten Xavi, szczerze, no nie, no to jest karta taka, no te ikony tutaj ciężko. W sensie ja myślę, że, no nie, no to za nikogo on tu nie wleci. Ja myślę, że ogólnie i tak jest spoko, no ale trochę smutno.